Schroeder, Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny Niemcy. Były kanclerz Schroeder przekonuje, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny. Były kanclerz Gerhard Schroeder chce pełnić rolę mediatora w wojnie w Ukrainie i reprezentować niemieckie interesy. W wywiadzie, który ukazał się w sobotę na portalu dziennika New York Times, twierdzi, że ma dobre relacje z Władimirem Putinem, który jest zainteresowany zakończeniem wojny. Zdaniem byłego kanclerza nie można na dłuższą metę izolować politycznie i ekonomicznie kraju takiego jak Rosja. Zawsze reprezentowałem niemieckie interesy. Przekonuje były lider SPD, który wciąż zatrudniony jest w rosyjskich spółkach energetycznych Gazprom i Nord Stream. Teraz należy jak najszybciej znaleźć rozwiązanie pokojowe. Uważam, że ta wojna była błędem i zawsze tak twierdziłem. Mieszkający w Hanowerze Schröder udał się w marcu do Moskwy, aby tam porozmawiać z Putinem. W wywiadzie nie zdradził szczegółów tamtej rozmowy, stwierdził jedynie: Mogę powiedzieć, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny, ale to nie jest takie proste. Jest kilka punktów, które należy wyjaśnić. Kulisy rozmów z prezydentem Rosji Schroeder ujawnił, że podczas marcowej wizyty na Kremlu oprócz rozmowy z Putinem odbył też spotkanie z jego doradcą Władimirem Jedinskim i oligarchą Romanem Abramowiczem. Jak podkreślił w rozmowie z NYT, jest gotowy na kolejną rozmowę z obiema stronami. Były kanclerz przekonuje także, że nie można na dłuższą metę izolować kraju takiego jak Rosja, ani politycznie, ani ekonomicznie. Niemiecki przemysł potrzebuje surowców, które ma Rosja. Nie chodzi tylko o ropę i gaz, ale także o rzadkie surowce, których nie da się łatwo zastąpić. Schroeder od początku wojny nie wygłosił żadnego oświadczenia potępiającego rosyjską agresję i działania Putina w Ukrainie. Nie zrezygnował też z pracy dla rosyjskich firm. Pomimo agresji na Ukrainę. Cały czas prowadzi kampanię na rzecz utrzymania więzi z Rosją, komentuje w sobotę poczynania byłego kanclerza Tages Szpiegel.